Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w tym roku osoby, instytucje, organizacje zostały taką nagrodą wyróżnione. To jest ważne, że są ludzie, którym się chce pomagać, którzy widzą potrzebę pomagania i zarażają tym innych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo szczęśliwi, jednocześnie zaskoczeni z tej nominacji i otrzymania nagrody Czyste Serce, bowiem utwierdza nas to w tym, że robimy coś dobrego i że warto pomagać i warto po prostu szerzyć takie dobre, że tak powiem, treści. Fundacja głównie skupia się na organizowaniu życia artystycznego osobom niepełnosprawnym, to znaczy promujemy talenty osób niepełnosprawnych. W dzisiejszym czasie trzeba nieść dobro, tak jak mówi się potocznie, dobro wraca. I mam nadzieję, że te osoby, które tutaj dzisiaj zostały nagrodzone, czują inspirację do tego, żeby zarażać tym innych, ale również mają siłę do tego, żeby podnosić kolejne trudy, bo wiemy, że pomaganie nie jest łatwe, a osób, które potrzebują, jest bardzo wiele, bo wiemy, że wśród nas, wokół nas jest wiele osób, które są niesamodzielne, niepełnosprawne i tym środowiskom należy się największa pomoc. Także mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni, czują się w jakimś sensie usatysfakcjonowani.